czytamy w wydarzeniach Gotika, w dzisiejszym wydaniu wiadomości m.in. o zboczeńcu, który goni gołe, panie. Będzie także o samobójcy, który skoczył z dachu. Też o leparkurze, czyli jak skakać, by się zranić. Wiem, że trochę to spóźniłem, ale zapomniałem. Zenek Bezin, witam Państwa i zapraszam na wydarzenia. Wolską wstrząsnął zboczeniec. Najpierw zakrada się do sypialni i do pół naga rozbiera. Kurwa, i to znaczy kurde, znowu nie wiem co powiedzieć, zresztą oto materiał. Kurwa, wracaj tutaj, wracaj kochanie, zaczekaj, nie zapomniałaś o mnie? No cóż, sami Państwo widzieli ten dramatyczny materiał, przestępca znany jest jako Rengaru, a oto jego zdjęcie. Jeśli go ktoś zna, proszę dzwonić numer 0700 666 666. Nagroda w postaci 100 tysięcy złotych monet i wstęp do Straży Miejskiej gwarantuje Lord Hagen. A oto kolejny materiał. Wolską wstrząsnęła samobójstwa. To słowa jednego człowieka, który widział, jak jeden człowiek próbował się zabić, skacząc z 500-centymetrowego murka. Niestety nie udało mu się. Ja miałem taką okazję, że zobaczyłem na własne oczy śmierć jednego ze strażników tego miasta. Zapraszam na materiał filmowy. Ja się zabijam za marihuanę, za pralki półautomatyczne. Tak dokładnie, to ja tam stoję. O kurde, to już leci, przepraszam. No cóż, bardzo żal tego oto strażnika. Dla Państwa informacji, jutro o 11:30 pogrzeb. A teraz kolejna rzecz, tak zwany tutorial. Mój brat bliźniak o imieniu Franek pokaże Wam, jak się skacze w leparkurze. Yo, jestem Franek. No cóż, nie każdemu musi się udać, a teraz przerwa na reklamy, choć tak naprawdę nie wiem, czemu w trakcie wiadomości ma być przerwa, ech. Reklamy. Jesteś poszkodowany przez los, masz kasę, kup nowy kaftan gubernatora, tylko 100 złotych monet. Radość jest gwarantowana. Hurra! 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 Widać różnicę. Koniec reklam. Co? Mówiłeś coś do mnie, bo nie słyszałem. Mówię, że weszliśmy. Co to ja miałem powiedzieć? Aha, ostrzeżenie dla mieszkańców Wolski, a głównie portu. Mieszka tam wariat, który atakuje ludzi z nie wiadomo jakich powodów. Mówi się, że mama go nie kochała w dzieciństwie, ale to tylko jedna z 152 plotek, które krążą na ten temat po całej wyspie Chorinis. Przypadkowo przechodził tamtędy nasz kamerzysta i skamerował jeden z 34 ataków na mieszkańców Wolski. Patrz na tego, wozi się jak jego stary, haha. Ginie też mato, błahahaha. No teraz to mnie wkurwiłeś. Dawaj, zajeb temu śmieciowi, nie daj mu się. No dalej skończ to. Co za brutal, hahaha. O kurde, straż, spadam. Cóż, na widok tego kolesia wymyśliłem nową plotkę, Rengaru. Stary bił cię workami pełnymi mąki? Kurde, co to ja miałem powiedzieć? A teraz osobiście przeze mnie wykonany wywiad z Kornelem Makuszyńskim. Zapraszam. Witam Was, moi niemili. Pewnie chcecie wiedzieć, o co będę pytał się naszego gościa, haha. Witam Cię Kornelu, witaj Zenku, chciałbym Ci zadać kilka pytań dla naszego programu Gotikowe Wydarzenia. Proszę bardzo, no to zacznijmy od tego, czym się zajmujesz najczęściej i co robisz w wolnych chwilach.
Jak wiecie, jestem poetą, a więc piszę wiersze, choć już mi trochę zaczyna brakować pomysłów. Więc, żeby te pomysły podtrzymać, czytam codziennie przynajmniej 10 książek i wtedy mam pomysły w głowie. Jeśli znudzi mi się czytanie, oglądam piłkę nożną. Parę razy mi się zdarzyło nawet zagrać. Gdzie grałeś? Przecież twój ogródek jest strasznie krzywy i nie ma tam nawet bramek. Pozwolę sobie, że nie odpowiem na to żałosne pytanie. Dobra, przejdźmy dalej. Drugie pytanie. Krążą plotki, że podobno to ty jesteś szefem gildii złodziei. Czy to prawda? No chyba cię popierdoliło, ty zjebusie. Oczywiście, że to nieprawda. Gdzieś to usłyszał, to ja już automatycznie przejdę do trzeciego i zarazem ostatniego pytania. Umiesz jeździć na rowerze? Wiesz co ja na to? Wypierdalaj z mojej chaty i spierdalaj se do taty. Bo jak nie, to ci wyjebie. Będziesz szukał ryja w glebie. Raz, dwa, trzy, dziś twojej stary je suchary. No cóż, widać, że moja gadka trochę go wkurzyła. Dobra, teraz Watras przedstawi nam pogodę, która będzie obowiązywała 3 sekundy po skończeniu jego gadania. Halo, halo Watras, czy mnie słyszysz? Tak, Zenk, usłyszę cię. Jak widać, po chmurach będzie dzisiaj straszna ulewa. Raz, dwa, trzy i nie pada, ja się zabijam. No cóż, Watras nie zrobi kariery jako przepowiadacz pogody, ale co się dzieje? Zaraz pada deszcz. O kurde, jaka cholerna ulewa. Dobrze, że jestem pod dachem, a nie na dworze, ha ha ha.